Natomiast obejrzyjmy teraz wspólnie kolejny reportaż. Historię o panu Janie. Taki właśnie tytuł nosi reportaż Jerzego Chorbowca i Zbigniewa Maciejuka. Zapraszam. Krzyżu cierpienie, krzyżu zbawienie. Komu cię wredny? Gdzie prowadzisz tutaj? A ty w rydaniu, o, jeszcze druga w chasie. Starocie, ono potrzebne ono jemu. Musi jeszcze 100 lat żyć. Tyle trzeba jeszcze szykować. Kiedy to spali? To już taka chłopska natura. Jeszcze drzewa suchego jest na rok czasu, ale już trzeba szykować. Tam może z tego może co nie bądź. Może co wyjdzie. Moje dłubanie w tym drzewie zaczęło się od śmierci mojej żony. Jak żona po długim i ciężkim chorowaniu zmarła, zostałem sam. Dzieci poszli w świat, żeby tą pustkę wypełnić. To zacząłem dłubać w drzewie. Nigdzie ani uczyłem się, ani mnie nikt nie uczył tego. Nawet nie widziałem, jak ktoś to wykonuje. Tak ze swojego pomysłu i ze swojej wyobraźni. Mnie się zdaje, jak człowiek ma ręce i oczy, to powinien, to co widzi, to powinien zrobić. Podjąłem taki motyw Chrystusa ukrzyżowanego. Najtrudniejsze jest wykonanie takich szczegółów. Wykonanie właściwe twarzy to tydzień czasu zajmuje. Już się zrobi, już zdaje się nie, potem popatrzę, coś jeszcze nie odpowiada, jeszcze coś nie tak. Tu nie ma żadnego wzoru, żeby wziąć skądś i popatrzeć. Tu trzeba swojej wyobraźni. Chrystus cierpiący przypominał mi cierpienie mojej żony. Powiem prawdę, żona, ludzie nie doceniają, co to znaczy żona. Żona to jest druga postać takiego samego mężczyzny. To jest i doradca, i współtowarzysz, i w doli, i w niedoli. Żona to jest największy skarb. Dobra żona to największe bogactwo mężczyzny. Nie ma takiego dnia,
ani żadnej modlitwy, żebym nie wspomniał o żonie, żebym nie pamiętał o żonie. Chyba i dlatego prawie co nocy śni mi się. No, taki mam. Kiedyś odrysowałem swoją żonę. To miała wtedy 50, około 60. Dobra i mądra żona. Niektórzy proponują i mówią, że no, co będziesz tak samotny siedzieć. Ja w zasadzie nie czuję się samotny. Mam więź z rodziną, więź stałą. Syna mam niedaleko. Przecież nigdzie tak nie ma, żeby taki, które w tym gnieździe wychowają się, żeby tam wiecznie się gnieździły. Tak samo i z ludźmi jest. Krzyżu cierpienie, krzyżu zbawienie, krzyżu miłości. Sztuka i wspomnienia wydają się być receptą pana Jana na samotność. W naszym studiu kolejni goście. Witam pani Helena i pan Krzysztof Niemyscy.